Witam kochanych imperialistów. W dzisiejszym odcinku Hearts of Iron zagramy sobie jako Francja. Tak, to po wczorajszym live'ie. Strasznie mi się spodobał ten kraj. Dziękuję wszystkim za pomoc i za tłumaczenie mi, jak powinno się wykorzystać potencjał tego kraju. Bo spróbujemy pójść ścieżką odnowienia bloku ludowego i stania się cesarstwem pod przywództwem Napoleona chyba VI i przywrócenia bonapartyzmu w naszym kraju. Ej, to nie to. O, to. Aż do przywrócenia cesarstwa francuskiego i obsadzenia Napoleona VI na tronie, a następnie zemścimy się na Zjednoczonym Królestwie, Niemczech oraz może tym razem się uda dotrzeć coś dalej niż do Moskwy. No ale ja jestem noobem w tą grę, więc pamiętajcie, równie dobrze mogę upaść za rok. Badania, no to standardowo przemysł, badania naukowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeżeli będą jakieś odstępstwa, to będę co pokazywał. Jeżeli idzie o samą produkcję, to myślę, że na początek Francją fajnie wychodzi taktyka rozwoju fabryk cywilnych. Odnowienie bloku narodowego, przyrost siły politycznej zwiększony, jakiś pier przejmuje władzę w naszej partii. Tak wygląda nasz podział fabryk i będę do niego dążył w najbliższym czasie, jak tylko osiągniemy dwie pełne linie produkcyjne. Jeżeli idzie o flotę, no to jak zwykle w konwoje część i resztę to pójdą nam w submarinsy, które będą nam potrzebne. Ponoć te 530 są dobre, ale na flocie ja się totalnie nie znam. Jeżeli znacie jakiś kanał, gdzie to jest świetnie wytłumaczone, jak działa flota, jak jej używać, poradniki, dajcie mi, bo obejrzałem już chyba z 20 i nadal nie ogarniam tego. Flotę! Znaczy tutaj te rzeczy powymieniajmy na dywizję piechoty, bo mi się zaraz zaczną mylić. Oczywiście czołgi i ciężarówki sobie zaznaczę, znaczy zostawię, ale całą resztę, jak widzicie, zamieniam z tych jednostek, które tutaj mamy na kontynencie, w te dywizje piechoty, żeby nie miał takiego burdulu, jak to było na streamie. Te brygady, to powiem wam, że zaeksperymentuję tutaj i po prostu je rozwiążę. Są strasznie słabe, mają bardzo małą ilość czołgów i postaram się wyprodukować dwie dodatkowe dywizje pancerne. No bo taka rozpiętość 8 czołgów lekkich, to po prostu prosi się o zabójstwo totalnie. A tutaj mamy 12, ale to jest znowu 2 tylko. No i czas ruszać, odpauzujmy grę i czekajmy, aż się coś ciekawego wydarzy. Muszę kiedyś spróbować wypowiedzieć tą wojnę w tym momencie Niemcom, ale to może kiedyś indziej. I tutaj mamy teraz możliwość na przykład zdelegalizowania komunizmu, im wcześniej, tym praktycznie lepiej. Poszerzenia, ulepszenia naszej gospodarki, to jest bardzo mocne drzewko tutaj i pozbycia się praktycznie modyfikatora, niewydajna gospodarka. Jednak, żeby pozbyć się chaosu w rządzie, musimy poprowadzić tutaj nasze drzewko. Znowu, żeby móc pozbyć się modyfikatora zwycięzcy I wojny światowej, musimy pójść tą ścieżką, gdzieś tu. Oraz po lewo samym mamy bardzo mocne zboostowanie całej naszej ekonomii, tylko zajmuje to w cholerę czasu. Bo każdy z tych celów to jest praktycznie 70 dni, jak widzicie, ale łącznie, jak policzyliśmy to na streamie, dostajecie tutaj 10 cywilek i 10 fabryk wojskowych. Ale my chcemy iść w wczesną wojnę, więc wykorzystanie lig. Oczywiście w międzyczasie utworzymy Imperialny Wydział 69. Wszyscy wiemy, czym oni się zajmują. Szukaniem fotek w internecie tych słodkich kociaczków! Co tu się odwaliło znowu w tym królestwie naszym? Jakby co, to oczywiście gramy na tym, bez celów historycznych. Dobra, i mam wrażenie, że na początek weźmiemy tutaj tego rekruta René Jussu coś tam. Skuteczność infiltracji 25%. Żeby tutaj budował naszą świadkę wywiadowczą na naszym najważniejszym pierwszym celu, czyli... Jak widzicie, robienie i rozwijanie tego wywiadu jest trochę kosztowne. W tym momencie zużywam 10 chyba fabryk cywilnych, zamiast tutaj budować kolejne cywilne, zużywam to na wywiad. I trochę to boli, szczerze mówiąc, nie wiem, jak Paradoks sobie wyobraża, no nie wiem, takim Węgrami, tak pokazałem na Rumunię, albo Polską, używać skutecznie wywiadu, przecież to praktycznie niemożliwe. A, i jeszcze łamiemy oczywiście szyfry. Najlepiej jest się skupiać na jednym kraju naraz, bo mamy tylko małą liczbę tutaj siły deszyfracji. I robimy nasz najważniejszy cel, zmiana konstytucji. Zajmijmy się teraz delegalizacją komunizmu. Im wcześniej się tego pozbędę, tym lepiej dla nas. I wybuchła wojna domowa w Hiszpanii. Boże! Jakie to dziwne, co tu się wydarzyło? Z takich rzeczy tutaj przyda nam się jeszcze interwencja w Hiszpanii w celu zwiększenia poparcia wojny. A czym to zaraz zobaczycie? Bo dostajemy szereg decyzji dotyczących interwencji w wojnie hiszpańskiej i każda z nich różni się stopniem straty stabilizacji, jak i wzrostem poparcia wojennego.
przeniesienie do administracji cywilnej, do administracji... O, zdobądź szyfr, to przyspieszy nam tutaj robotę i możemy wysłać na to szpiegów. Ryzyko operacji 20%, dodatkowy rezultat operacja, czyli bardzo ryzykowne. Dobra, to jednak może nie chcemy tego robić, tych szyfrów. No, a to zróbmy może przeniknięcie do administracji cywilnej, tutaj te pierwsze badania. Przygotujmy operacje i przeniknijmy do nich. Jak widzicie, produkuje już teraz same fabryki wojskowe, żeby tutaj już zacząć się wyrabiać z produkcją sprzętu, którego nadal dość sporo potrzebujemy. W sumie tutaj przyłączę na dwie. Takie, bo tych arma naprawdę sporo potrzebujemy. Dobra, tutaj sobie wziąłem Charlesa de Gaulle'a, teoretyka Blitzkriegu, żeby już nam tutaj stukało się doświadczenie dalej. Oraz mamy przyspieszone pojazdy pancerne, plus 10%. Tutaj się trochę pomyliłem, za daleko poszedłem z tymi militarnymi, zanim wybrałem uchylenie prawa wygnania, co zmieniałoby nam chaos w rządzie. Tutaj się pomyliłem, powinien to zrobić jakieś 140 dni wcześniej. No i po usunięciu chaosu w rządzie robimy reformę armii, co pozwoli nam pozbyć się wszystkiego związanego z tymi początkowymi negatywnymi efektami. O, tego, przyrost siły politycznej 15%, czyli że on jest jednym z ważniejszych na start. No i złamaliśmy szyfr Królestwa Wielkiej Betonii Zjednoczonego Królestwa. Boże, jak fajnie, że te punkty polityczne mi tak fajnie już rosną, tylko szkoda, że nie zrobiłem tego te 140 dni wcześniej. No to lecimy teraz w ogłoszenie powstania Trzeciego Cesarstwa. Ukończyliśmy filtrowanie administracji cywilnej i w sumie nie mam żadnego pojęcia, co to nam robi, co mi to daje. Oprócz tego, że wiem, że tutaj w danym kraju mogę sobie to podejrzeć. O, w rejestrze informacyjnym. O. Ale co mi to daje? Nie mam żadnego pojęcia. I tu naszym dowódcą zostaje Napoleon VI, znaczy cesarzem. Taki przystojniak, nie? Taki trochę wymuskany. Zemsta za Waterloo. Dobra, taki eksperymentalny szablon dywizji pancernych sobie zrobiłem. Nie jest on jeszcze do końca dobry, ale od Amerykanów kupmy sobie troszeczkę ropy. No i nadszedł czas na odrodzenie Imperium. Atakujemy Belgię. A w zasadzie to oni najpierw mnie będą atakowali, bo tak się ustawiłem. I rozpoczynamy naszą ofensywę. Przebijemy się pod Dunkierką i bardzo szybko dojdziemy do Brukseli. Do dzieła, atakujemy. Nie stawać do samego końca. Paliwo mi się skończyło, nie. No to nie wyszło. Więcej paliwa. No i bardzo piękny kocioł. Dobijmy ich. Poszło trochę za szybko. Okej, dobra, trzeba się zająć tutaj tłumieniem buntów. Domyślnie bierzemy dywizję kawalerii. Teraz już tej dywizji nie trzeba ręcznie rekrutować. Zrobi się to samemu. Tam, gdzie będą potrzebne, tam zostaną. Czekajcie, no co jest? Chcę, żeby były wszędzie dywizje kawalerii. O, w takim udziale będziemy musieli dostarczyć dywizję kawalerii w formie manpowerowej oraz sprzętowej dla tej kawalerii. I nadzór cywilny zmieniamy na tajną policję. Jest to chyba najskuteczniejsza mechanika tłumienia zamieszek. Chociaż tu nadal będziemy mieli bardzo duży opór w Walonii. A to dlatego, że pacyfikacja jest tutaj bardzo, bardzo słaba. I w sumie zmieńmy to tutaj na żandarmerię. I ogólnie jak tak patrzę, to samochody pancerne, jak i kawaleria mają bardzo dużą pacyfikację, zobaczcie sobie. Przy czym samochody pancerne chyba, znaczy jakąś dywizję tutaj, znaczy brygadę w sumie samochodów pancernych sobie zrobimy, żeby mieć tam obronę i jednocześnie zwiększymy tutaj pacyfikację, większej nie zrobię, no trudno. Tak u nas ten szablon będzie wyglądał. I teraz to co najważniejsze, garnizony. Tu musimy to ustawić na maksa, inaczej nie będziemy tam skutecznie tłumili buntu. No i teraz wypowiedzmy wojnę tutaj Holandii. Tak to się chyba teraz nazywa, nie? Czy Niderlandy? Niestety Holandia skapitulowała, ale wcześniej wciągnęła nam do wojny Brytyjczyków, którym daje się tutaj dzielnie rozpanoszyć po moich prowincjach, żeby ich zaraz odciąć i zniszczyć. Tutaj mam dywizje niemieckie, które mnie wspierają, by the way. Naprawdę niezły pomysł to dać Brytyjczykom parę razy się podesantować i za każdym razem ich odciąć i w kotłach niszczyć ich wojska. No to jest po prostu piękna sprawa. No i zdesantowaliśmy się na WB. Teraz tylko utrzymać pozycję i jedziemy. Tutaj doślimy nasze dywizje szybkie. O, ja już znowu nie mam paliwa, bo moja flota wypłynęła. O nie! O nie! O nie! No, o nie! To będzie rzeź. No dobra, ale wiemy już jak to robić, trzeba zajmować jak największe połacie terenu. O, tu atakujmy, na Londyn, wszędzie, kurę, lotniska zajmowe. 18 dywizji na wyspach jest, pancerne mamy, plus pancerne. No więc teraz tylko trzeba tutaj się zagościć, zniszczyć ten kocioł i zaraz się przebijamy dalej. I rozpoczynamy naszą ostateczną inwazję na wyspy, kiedy już mam tutaj wszystkie moje dywizje.
Za chwilę może się uda ich tutaj tak ładnie odciąć, bo w sumie w port w Cardiff lećmy zająć jak najszybciej. Tutaj dywizje pancerne mi się przebiją pewnie do Liverpoolu za chwilę. No i mamy piękny kocioł pod Birmingham. No i teraz zostaje nam już tylko i wyłącznie ich wyrżnąć. Ale jaja! Skapitulowali! I wszystko moje! Wszystko moje! Wow! Ej, a Kanada jest moja też? Jako, że nie wiem, czy lepiej brać satelity, czy nie brać satelit i tak dalej, to wezmę tym razem tutaj od Zjednoczonego Królestwa satelity. I na koniec zrobimy sobie państwo marionetkowe z pozostałych prowincji WB. Oczywiście większość ich terytoriów również przyjąłem dla siebie, żeby nie było. O, widzicie, tutaj te terytoria są praktycznie wszystkie moje. Nie wiem, czy nadal to jest opłacalne, czy nie. Tak zrobiłem. Piszcie w komentarzach na ten temat. Wiecie, co jest najlepsze? Zapomniałem odpalić deszyfrowanie. O mój Boże, nieważne. Ej, szybciej to podbiłem niż Niemcy Polskę, widzicie? Jestem lepszy. Republika ABC? Co? Oni się alfabetu tu uczą? Zobaczcie, jak nam spada manpower. To wszystko leci nam do garnizonów, bo tworzą się kolejne dywizje teraz, gdzieś tam w tle, tak? Te niewidoczne garnizony. Patrzcie, ile nam tego znikło w tym momencie. Minus 2000, miałem 200 na plusie. Trzeba bardzo z tym uważać i w sumie powiem wam, że tu zmienię ten szablon kawalerii, bo to za dużo tego robi, to za dużo. Dołożymy zwykłą kawalerię tu po prostu. I widzicie? Tyle wystarczyło. W celach narodowych skupmy się teraz na poprawie naszej gospodarki i będziemy się szykowali teraz w sumie już do wojny z nim. Boże, ja dopiero mam częściową mobilizację. Masakra. Chociaż w sumie my też potrzebujemy zespołów badawczych, kolejnych lepszych, więc pójdziemy w tą stronę i te fabryki sobie porobimy, a potem ogólnie naszą gospodarkę poprawimy. Chociaż trzeba przyznać, że to też byłoby dobrze zrobić. Dopiero? A wojna domowa w Hiszpanii wciąż trwa. No i klops, mamy wojnę z Rzeszą Niemiecką, która mnie zaatakowała. Jak widzicie, tutaj ustanowiłem linię obrony na rzekach, ale i tak czy siak się trochę przebili. Mało tych dywizji mam, za mało ich szkoliłem, ale to zawsze mam z tym problemy. Niestety, już się szkolą, wiem, powinno być więcej. Może damy radę. O mój Boże! O mój Boże! Nie no, coś tam na temat tych Niemiec to przynajmniej wiem, no. Że mają dwa razy więcej fabryk wojskowych ode mnie, dywizji w cholerę więcej ode mnie. No tak, tak. No, ale pierwszy piękny kocioł już zrobiony, 10 dywizji do piachu. I kolejne 12. Imperialisto, Eneba wraz z przeglądarką Opera GX przygotowała dla was specjalną promocję na gry. Żeby z niej korzystać, musicie po prostu zainstalować tą przeglądarkę u siebie na komputerze. I jak widzicie, całkiem fajne przeceny. Praktycznie codziennie nowe pozycje. Serdecznie wam to polecam. Z kodem Lukas jak zwykle macie 3% obniżkę. No dobra, powiem szczerze, że już mi się nie chce tego totalnie toczyć, ale jak to zobaczyłem, to myślę, że fajne zwieńczenie, nie? Duża Polska. Nawet nie faszystowska.